Cześć, moi mali odkrywcy przyrody! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na niesamowitą podróż do tajemniczych polskich lasów, aby poznać fascynujący świat grzybów! Zaczynamy! Grzyby to takie małe organizmy, które nie wyglądają jak inne rośliny. Mają trzy ważne części, które pomagają nam je od nich odróżnić. Kapelusz. Kapelusz to taka część grzyba, która wygląda trochę jak daszek. Może mieć różne kształty i kolory. Niektóre są płaskie jak talerz, inne są wypukłe jak mała górka. Kapelusz chroni wnętrze grzyba. Trzon. Trzon to tak jakby nóżka grzyba. To on utrzymuje kapelusz w górze. Trzony mogą być grube, cienkie, długie albo krótkie. Czasami są proste, a czasami są zakręcone jak spirala. Grzybnia jest jak korzeń grzyba. To taka część, której nie widzimy od razu, bo jest ukryta w glebie. Grzybnia pomaga grzybowi rosnąć, czerpać pożywienie i wodę oraz rozmnażać się. To właśnie dzięki grzybni grzyby wyrastają z ziemi lub drewna i mogą tworzyć kapelusze oraz trzonki. A teraz poznasz kilka najbardziej znanych grzybów występujących w Polsce. To jest borowik szlachetny. Borowik szlachetny, znany także jako prawdziwek, to jeden z najpiękniejszych, najsmaczniejszych i najbardziej rozpoznawalnych grzybów jadalnych, które możemy znaleźć w polskich lasach. Borowik szlachetny preferuje lasy iglaste oraz mieszane. Można go spotkać latem i jesienią, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest dużo igliwia lub opadłych liści. Podgrzybek, znany również jako podgrzybek brunatny, to jeden z najpopularniejszych i najsmaczniejszych grzybów jadalnych występujących w polskich lasach. Podgrzybki można znaleźć w lasach iglastych i liściastych. Najczęściej pojawiają się jesienią między sierpniem a listopadem. Opieńka, zwana także opienią, rośnie w lasach iglastych i liściastych, zarówno na ziemi, jak i na martwym drewnie. Można je spotkać jesienią i wczesną zimą. Ten grzyb również jest jadalny. A to pieprznik jadalny, inaczej nazywany kurką. Kurka to grzyb, który wygląda jak mały kolorowy kapelusz z nóżką. Kapelusz kurek ma wiele odcieni, od jasnego żółtego po pomarańczowy. Kurki często pojawiają się w lesie latem i jesienią. Są smaczne i można je jeść, ale jak wszystkie grzyby, trzeba je odpowiednio przygotować. A to jest mleczaj rydz, który znany jest także jako mleczaj jadalny. Może mieć odcienie pomarańczowego, brązowego lub czerwono-brązowego koloru. Mleczaj rydz występuje w lasach iglastych i liściastych, szczególnie pod sosnami i świerkami. Można go spotkać latem i jesienią. Mleczaj rydz jest jadalny, ale ze względu na zawartość mleczka drażniącego musi być odpowiednio przygotowany przed spożyciem. Maślak to jadalny grzyb, który wygląda jak przyjaciel z bajki. Jego kapelusz ma kształt przypominający dzwoneczek lub parasol. Jest miękki, puszysty, a jego kolor może być od jasnego żółtego do pomarańczowego. Wygląda, jakby był pokryty masłem. Maślaki można znaleźć latem i jesienią. Ale pamiętaj, że nie wszystkie grzyby są takie smaczne i bezpieczne. Zobacz, to jest muchomor. Jego kapelusz jest koloru czerwonego, a na nim są białe kropki. Wygląda zabawnie i inaczej niż inne grzyby. Pamiętasz o tych białych kropkach na kapeluszu? To jest właśnie jedna z cech, dzięki której najczęściej poznajemy muchomora. Trzon muchomora jest biały i gruby, ale uważaj, choć muchomor wygląda jak z kolorowej bajki, to nie jest dla nas bezpieczny. Nie można go jeść, ponieważ może być trujący. Nawet jeśli wydaje się, że taki kolorowy grzyb to coś smacznego, najlepiej trzymać się od niego z daleka. Pamiętaj, że podczas zabaw w lesie muchomorów nie wolno dotykać rękoma. To ważne, aby zawsze były w bezpiecznej odległości od ciebie. Kiedy wybierasz się na poszukiwanie grzybów, zawsze idź z dorosłym, rodzicem, dziadkiem lub opiekunem. Dorosły wie, które grzyby są smaczne i zdrowe, a które mogą być niebezpieczne. Pamiętaj, że nie wszystkie grzyby nadają się do zjedzenia, więc lepiej zostawić te, których nie znasz.
Kiedy zbierasz grzyby, delikatnie je wykręcaj. Nie rób szkody drzewom ani otoczeniu. Pamiętaj, że las jest domem dla wielu stworzeń, więc zachowajmy go ładnym i czystym. Po powrocie z lasu zawsze pokaż dorosłemu, jakie grzyby znalazłeś. Razem ocenicie, czy są one bezpieczne do jedzenia. Nigdy nie jedz grzybów bez zgody dorosłego. Pamiętaj, że grzybobranie to wspaniała zabawa, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Dzięki tym zasadom będziesz cieszyć się przyrodą i smacznymi grzybami w bezpieczny sposób. Czas na quiz! Jak nazywa się część grzyba, która rośnie pod ziemią? Tak, grzybnia! Który grzyb to muchomor? Jak inaczej nazywa się borowik szlachetny? Podgrzybek czy prawdziwek? Tak, prawdziwek! To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia, pa pa! Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Dziękuję!